Cześć wszystkim, z tej strony Chemiczny Chichot i dzisiaj na zakończenie tego tematu o budowie atomu zrobimy sobie szybki przegląd zadań maturalnych z tego działu. No i nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego zadania. Zidentyfikuj pierwiastki chemiczne na podstawie podanych niżej opisów konfiguracji atomów lub jonów w stanie podstawowym. Wpisz ich symbole do tabeli. I pierwszy pierwiastek. Konfiguracja elektronowa dwudodatniego jonu tego pierwiastka jest taka sama jak konfiguracja elektronowa atomu argonu. Jak sobie spojrzymy na układ okresowy, to argon mamy w tym miejscu, jego liczba atomowa jest równa 18, to znaczy, że argon ma 18 elektronów. No a z treści zadania wiemy, że mamy jakiś tam pierwiastek X, którego jon dwudodatni, czyli 2+, ma taką samą konfigurację elektronową jak argon. Co znaczy ten 2+? 2+ oznacza, że ten pierwiastek oddał 2 elektrony, więc teraz ma 18 elektronów, a pierwotnie musiał mieć o 2 więcej. No to 18 dodać 2 to jest 20, liczbę atomową równą 20 ma atom wapnia, Ca, więc to jest nasza odpowiedź do tego zadania. Ten pierwiastek należy do bloku P, to już jest cenna informacja. Blok P znajduje się tutaj w tym miejscu i przypominam, że elektrony walencyjne dla tego bloku występują na orbitalach SNP, gdzie N to jest numer okresu. Atomy w atomie tego pierwiastka w stanie podstawowym rozmieszczone są na czterech powłokach elektronowych, czyli KLMN. I tutaj to jest też cenna informacja, ponieważ wiemy, że mamy czwarty okres. A na podpowłoce P, powłoki walencyjnej, liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych. Dobra, no to wiemy, że będziemy tutaj kończyć na 4S, 4P, bo mamy czwarty okres i blok P. I wiemy, że na tej podpowłoce P elektrony walencyjne, czyli na 4P dokładnie, mamy liczbę elektronów sparowanych równą liczbie elektronów niesparowanych. Orbital P ma 3 klatki, w każdą możemy umieścić maksymalnie 2 elektrony. Elektrony sparowane są wtedy, kiedy w jednej klatce mamy umieszczone 2 elektrony, czyli 2 strzałki, jedna w górę, druga w dół. Natomiast elektrony niesparowane są wtedy, kiedy jest tylko jedna strzałka w jednej klatce. Przy czym, jeżeli mamy w jednej klatce 2 strzałki, to po pierwsze mamy elektrony sparowane, a po drugie są to 2 elektrony sparowane. No jeżeli mamy równą liczbę tych elektronów, no to sobie spróbujmy zrobić wszystkie możliwości. W takiej sytuacji mamy jeden elektron niesparowany, więc to nam nic nie daje. W takiej mamy 2 elektrony niesparowane. W takiej mamy 3 elektrony niesparowane i żadnych sparowanych na razie. No to zacznijmy sobie dokładać te elektrony, żeby były sparowane. I w tej sytuacji tutaj mamy 2 elektrony sparowane i tutaj mamy 2 elektrony niesparowane. A więc jest to sytuacja, która została opisana w tym zadaniu. Co to znaczy? To znaczy, że na tym orbitalu 4P mamy 4 elektrony, bo są tutaj 4 strzałki. Dobra, wiemy, że mamy blok P i wiemy, że kończymy na 4S, 4P, więc wypiszmy sobie wszystkie orbitale po kolei do 4P włącznie. Wypisałam sobie wszystkie orbitale. Wiemy, że na ostatnim są 4 elektrony. Wszystkie pozostałe oczywiście obsadzamy maksymalnie. I liczymy, ile mamy łącznie tych elektronów. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 34. I możemy sobie teraz spojrzeć na układ okresowy i zobaczyć, który pierwiastek ma 34 elektrony. I jest to selen. I ostatni. Elektrony w atomie tego pierwiastka są rozmieszczone na czterech powłokach elektronowych, więc znowu mamy czwarty okres, powłoki K, L, N oraz N. W stanie podstawowym liczba elektronów na podpowłoce D jest taka sama jak liczba elektronów na powłoce o najwyższej energii. Jeżeli mamy przede wszystkim podpowłokę D, to znaczy, że mamy blok D. Blok D znajdował się tutaj w tym miejscu i tutaj elektrony walencyjne umieszczone są na NS oraz N-1D. I z treści zadania również wiemy, że mamy cztery powłoki, czyli czwarty okres. Dlatego nasze elektrony walencyjne będziemy mieli na 4S3D. Więc sobie wypiszmy może te wszystkie powłoki do tych, o których przed chwilą powiedziałam. I wiemy, że w stanie podstawowym liczba elektronów na podpowłoce D, czyli na 3D, jest taka sama jak liczba elektronów na powłoce o najwyższej energii. Powłoka o najwyższej energii to jest ta, która ma największy numer, czyli 4S w tym przypadku. I jeżeli na 4S mamy obsadzone maksymalnie 2 elektronami,
No to na tej powłoce 3D również będą dwa elektrony, no i pozostałe oczywiście obsadzamy maksymalnie. I liczymy, ile mamy elektronów. 10, 18, 20, 22 elektrony i sprawdzamy z układu okresowego. 22 to jest tytan. I kolejne zadanie. O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami X i Z wiadomo, że oba przyjmują w związkach chemicznych taki sam maksymalny stopień utlenienia. Konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka X w stanie wzbudzonym, który powstał w wyniku przeniesienia jednego z elektronów sparowanych na podpowłokę wyższą energetycznie i nieobsadzoną, może zostać przedstawiona w postaci zapisu. Takiego. W stanie podstawowym atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D 5 elektronów. Dobra, dosyć dużo informacji, więc trzeba to dobrze przetrawić. Jeżeli chodzi o pierwiastek X i mamy tutaj jego stan wzbudzony, to jakby to, że to jest stan wzbudzony, to jest jedna informacja. No ale niezależnie od tego, czy mamy stan wzbudzony, czy też nie, no to liczba elektronów zawsze jest taka sama. Więc policzmy sobie, ile mamy tutaj elektronów. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 elektronów. Jak sobie spojrzymy na układ okresowy, no to 15 elektronów ma fosfor. Więc pierwiastkiem X będzie na pewno fosfor. Fosfor mamy w tym miejscu, jest on w 15 grupie w bloku P. No, czyli pierwszy poszedł szybko. Natomiast na temat drugiego pierwiastka Z, poza tym, że maksymalny stopień utlenienia będzie miał taki sam jak ten fosfor, to wiemy, że w stanie podstawowym atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D 5 elektronów. Mamy przede wszystkim podpowłokę 3D, więc możemy się domyśleć, że interesuje nas pierwiastek z bloku D, no to możemy sobie to już pisać. I tutaj wiemy, że ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D 5 elektronów. Dobra, spróbujmy sobie dojechać teraz do tego 3D i skupmy się tutaj na tych dwóch ostatnich 4S i 3P, bo wiemy, że łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3D ma 5 elektronów. Ostatnią powłoką będzie 4S, bo to będzie powłoka N, no i 3P, no to jest ten ostatni orbital, powłoka trzecia, tak? No bo tutaj ta liczba mówiła nam o numerze powłoki, no to tutaj łącznie mamy 5 elektronów, to jest podane w tej informacji. To jeżeli obsadzimy maksymalnie 4S2, no bo po kolei zawsze obsadzamy maksymalnie, to na samym końcu, skoro łącznie ma być tutaj 5, no to tu będą 3. No i pozostałe oczywiście bez zmian obsadzamy maksymalnie. Jak sobie policzymy liczbę elektronów, to mamy 12, 18, 20, 23 elektrony. No a 23 elektrony ma co? Wanad. I on jest w piątej grupie. Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz maksymalny stopień utlenienia, jaki przyjmują pierwiastki X i Z w związkach chemicznych. Maksymalny stopień utlenienia, no to będzie 5. I wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X to jest pH3. Przedstaw pełną konfigurację elektronową jonu Z2+, czyli V2+, w stanie podstawowym. Zastosuj zapis z uwzględnieniem podpowłok. No to tutaj jakby już do góry, żeby dojść do tego, który to jest w ogóle atom, mamy rozpisaną konfigurację. Natomiast jest to konfiguracja atomu, a tutaj mamy jon 2+. 2+ oznacza, że musieliśmy usunąć ostatnie dwa elektrony, przy czym pamiętamy o tym, że ostatnie dwa elektrony, które będziemy zabierać, to zabieramy te, które znajdują się na ostatniej powłoce. A tutaj ostatnią powłoką jest 4S2, czyli te dwa elektrony znikną z tej powłoki, więc zostanie 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 i 3P3. Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi. Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne na podpowłoce 4S i dwa niesparowane elektrony walencyjne pod podpowłoce 4P. Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4S i 4P w atomie germanu w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadni. Wypiszmy sobie najpierw konfigurację elektronową tego germanu. German, spójrzmy w układ okresowy, mamy tutaj 32, to jest liczba elektronów. Blok energetyczny P, czyli kończy się na 4S, 4P. No i mamy elektrony walencyjne na 4S i 4P. 4S tutaj, mamy 4P tutaj. No tak sobie rozrysujemy zapis ten klatkowy, to widzimy, że mamy taką sytuację.
Zauważcie, że tutaj zostało nam jedno miejsce, więc jeden elektron z tych elektronów sparowanych z orbitalu 4s może nam ze spokojem przeskoczyć w to miejsce i wówczas uzyskamy dokładnie coś takiego, co mamy tutaj podane. Dlatego, czy możliwe jest obsadzenie elektronami pod powłok 4s i 4p w stanie Germanu w atomie Germanu w sposób przedstawiony poniżej? Tak, jest to możliwe. Oczywiście polecam pisanie ładnie całym zdaniem. Tak, jest możliwe obsadzenie, bla, bla, bla. No i jeżeli chodzi o uzasadnienie, no to wystarczy, że napiszemy, że powyższa konfiguracja elektronowa to konfiguracja Germanu w stanie zbudzonym. Na poniższym diagramie przedstawiono zmianę elektrojemności w skali Paulinga pierwiastków grup 1 i 2 oraz 13 i 17 układu okresowego. Wartości elektrojemności poszczególnych pierwiastków danej grupy połączono linią ciągłą. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe, zaznacz P jeśli prawda, F jeśli fałsz. Nie lubię tego typu zadań, bo tutaj macie tylko jeden punkt do zdobycia, więc wszystkie trzy odpowiedzi muszą być poprawne. Wystarczy, że w jednym się pomylicie, już niestety będzie 0 punktów. No ale dobra, to lecimy. Pierwiastki, których elektroujemność przedstawiono na diagramie, należą do bloków konfiguracyjnych S, P i D układu okresowego. No wystarczy, że sobie spojrzymy, że mamy grupy 1 i 2 i 13 i 17. Wróćmy do naszego układu okresowego. Przypominam, że tutaj mamy blok S, tutaj w środku mamy blok D, tu mamy blok P, no i blok F tutaj jest. No i tutaj w naszym zadaniu mamy grupy 1 i 2, czyli to był blok S, to sobie możemy tutaj zapisać, i mamy grupy 13 i 17, czyli blok energetyczny P. No nie, bo D tutaj nie mamy, dlatego odpowiedź to fałsz. W grupach 1 i 2 oraz 13 i 17 elektrojemność wszystkich pierwiastków wchodzących w ich skład maleje ze wzrostem numeru okresu. Tutaj mamy numer okresu. Wzrost tego okresu jest w prawą stronę. No i pytają nas, czy maleje. No i tu generalnie można powiedzieć, że tak, maleje. Tutaj również maleje. No ale zobaczcie, co tutaj się zaczyna dziać, szczególnie grupa 13. Maleje, ale to już wzrasta. Dlatego to też będzie odpowiedź fałsz. W grupach 1 i 2 oraz 13 i 17 największą elektrojemność ma pierwiastek danej grupy o najmniejszej liczbie atomowej Z. No to jak sobie spojrzymy na układ okresowy, czego już nie będziemy robić, no to wiemy, że im mniejszy numer okresu, tym liczba atomowa jest mniejsza. Tak, no bo pierwiastki z okresu pierwszego mają mniejszą liczbę atomową niż na przykład pierwiastki z okresu drugiego i tak dalej. Tutaj widać na tym wykresie, że każdy wykres zaczyna się od najwyższego punktu i dopiero potem maleje, dlatego ostatnie to jest prawda. Wpisz do tabeli symbole chemiczne pierwiastków opisanych niżej. Niemetal, którego atomie w stanie podstawowym liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest 2 razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. Mamy przede wszystkim niemetal, więc jest to już dla nas dosyć cenna informacja, bo jak sobie spojrzymy na układ okresowy pierwiastków, no to niemetale mamy, niemetalami jest węgiel, azot, tlen, fluor, chlor, siarka, fosfor, selen, brom, jod, więc tylko z tego możemy cokolwiek wybrać. To możemy sobie nawet takimi schodkami pozaznaczać. O. I tylko z tych pierwiastków coś tutaj można wybrać. No i co wiemy? Że liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki, to jest też dosyć istotna informacja, bo to znaczy, że mamy trzeci okres. No a trzeci okres to mamy tutaj, więc to będzie PS albo CL. Jest, i liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest 2 razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. No i tutaj trzeba po prostu sobie pokombinować i posprawdzać wszystkie możliwości. Niemetale są w bloku energetycznym P. Wiemy, że mamy trzecią powłokę, czyli trzeci okres, a elektrony walencyjne w tym bloku dla trzeciego okresu kończą się na 3S oraz 3P. No i teraz wypiszmy sobie ten zapis klatkowy i przeanalizujmy sobie wszystkie możliwości, jakie tutaj mamy do wyboru. Wiemy tylko, że liczba elektronów sparowanych jest 2 razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. No dobra, no to obsadźmy sobie może maksymalnie na początek orbital 3s, a tutaj jeżeli chodzi o p, no to musimy się zastanowić. Może zacznijmy od takiej sytuacji. Mamy 2 sparowane i 3 niesparowane, czyli to się nie zgadza.
Tutaj mamy raz, dwa, cztery sparowane, dwa niesparowane, czyli jest dwa razy więcej sparowanych niż niesparowanych, czyli mamy tutaj dwa oraz cztery elektrony. No to jak sobie policzymy liczbę elektronów łącznie ze wszystkimi, no to będzie to liczba równa 16, czyli siarka. Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową, to wystarczy policzyć po prostu elektrony. Mamy 2, 4, 10, 12, 18, 19, 24. 24 to będzie chrom. Pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym ma następującą konfigurację. Znowu liczymy, to mam 10, 12, 18, to jest 28. Kation dwudodatni, czyli oddał dwa elektrony, no to musiał mieć pierwotnie 30. A 30 ma, uwaga, uwaga, cynk. Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową. Ja już bym sobie policzyła dla Ciebie z ciekawości, co to jest. 35 elektronów. 35 elektronów to mamy brom, czyli Br. Pierwiastek X tworzy związek z wodorem o wzorze ogólnym HX, czyli tu w tym przypadku HBr. Wodny roztwór wodorku HX o stężeniu równym 0,1 mola na decymetr sześcienny ma pH przybliżone 1. No samo to, że to jest HBr, czyli kwas, pH równe 1, czyli odczyn kwasowy, no to oczywiście prawda. Rozcieńczony wodny roztwór wodorku HX ma pH wyższe niż stężony wodny roztwór tego wodorku. Stężony roztwór, czyli ten bardziej zatężony, ma pH bardziej kwaśne, czyli pH kwaśne jest do 7, od 1 do 7, czyli ma niższe, a im będziemy więcej wody dolewać do tego roztworu, no to jego pH będzie wzrastać, tak? Bo jeżeli mamy na przykład roztwór stężony o pH równym 1 i dodajemy do niego wodę, która ma pH 7, no to jego pH będzie rosło w górę, czyli prawda. Najniższy stopień utlenienia, jaki pierwiastek X przyjmuje w związkach chemicznych, jest równy minus 1, a najwyższy wynosi 7. I to jest oczywiście też prawda. Ten minus 1 to wystarczy z tego kwasu HBr, gdzie H zawsze ma stopień utlenienia równy 1, no to Br musi być minus 1 i Br jest w grupie 17, no to już też o czymś świadczy. I ostatnie zadanko. Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu znowu pierwiastka X przedstawia zapis argon i 3D10. Mamy uzupełnij poniższą tabelę. Pisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do który należy ten pierwiastek. No to mamy argon plus 10, czyli 28 elektronów dla tego kationu. Jest on dwudodatni, czyli pierwotnie miał 2 elektrony więcej, czyli miał ich 30. Z układu okresowego wiemy, że 30 elektronów ma cynk, Zn, 12 grupa, okres 4. Numer grupy 12, a symbol bloku nas pytają, no to D. Uzupełnij poniższy schemat, przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym pierwiastka X, zastosuj schemat klatkowy. No to jeżeli mamy Zn, który znajduje się w czwartym okresie, to jego elektrony walencyjne kończą się na 4s oraz 3d. Już mamy 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Kolejny będzie 4s oraz 3d. To możemy zapisać. A 4s oczywiście są 2 elektrony. 3D to jest 5 klatek. No i łącznie ma cynk 30 elektronów. My już mamy tutaj wypisane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, więc jeszcze 10 mu brakuje. Czyli wszystkie będą obsadzone klateczki. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy taki przegląd zadań Wam się do czegoś przyda, czy robić w kolejnych działach też takie przeglądy, czy jednak z tego zrezygnować, bo stwierdzacie, że Wam jest to kompletnie do niczego niepotrzebne. I powodzenia!